W tym nagraniu zajmiemy się wyznaczeniem składu procentowego związku chemicznego. Załóżmy, że mamy do czynienia z pewną ilością glukozy. Glukoza to cukier prosty, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jedna cząsteczka glukozy jest zbudowana z 6 atomów węgla, 12 atomów wodoru i 6 atomów tlenu. Wyznaczmy, jaki procent masy tej cząsteczki stanowią poszczególne atomy. Aby rozwiązać takie zadanie, najpierw należy obliczyć masę cząsteczkową glukozy. Masa atomu węgla to w zaokrągleniu 12 unitów. Masa atomu wodoru to 1 unit. A masa atomu tlenu to 16 unitów. Masa cząsteczki glukozy składa się z 6 razy masa atomowa węgla plus 12 razy masa atomu wodoru plus 6 razy masa atomu tlenu. Masa cząsteczki glukozy wynosi 180 unitów. Teraz zastanówmy się, jaki procent tej masy stanowi masa węgla. Skoro cała cząsteczka, 100% cząsteczki, ma masę 180 unitów, to 6 razy masa atomu węgla, czyli 72 unity, będzie stanowić zawartość procentową węgla w glukozie. 100% razy 72 unity dzielone przez 180 unitów. Unity nam się skrócą, a wynik końcowy wynosi 40%. Masa atomów węgla stanowi 40% masy glukozy. Teraz tak samo musimy postąpić w przypadku obliczenia zawartości procentowej atomów wodoru i atomów tlenu w cząsteczce glukozy. Z drugiej strony, jeśli obliczysz zawartość procentową atomów wodoru w cząsteczce glukozy, to w celu obliczenia zawartości ostatniego składnika, czyli tlenu, wystarczy od 100%, czyli całej cząsteczki, odjąć część, jaką stanowi zawartość węgla i wodoru w cząsteczce. 180 unitów stanowi 100% cząsteczki, w takim razie 12 unitów, czyli sumaryczna masa atomów wodoru zawartych w cząsteczce glukozy, stanowi zawartość procentową wodoru w glukozie. 12 razy 100 dzielone na 180 daje w zaokrągleniu 6,7%. Przejdźmy do ostatniego elementu zadania. Obliczmy zawartość procentową tlenu w cząsteczce. 100% masy cząsteczki odjąć zawartość procentową masy atomów węgla w cząsteczce odjąć zawartość procentową masy atomów wodoru w cząsteczce da zawartość procentową masy atomów tlenu w cząsteczce. 100 odjąć 40 odjąć 6,7 daje 53,3%.